wszystkie dla wszystkich. Tak jak wspomniał Andrzej, kto może wie, krypie Andrzej. Tylko sobie trzeba w YouTube'a wklepać. Tak. Troszkę mniej wyświetleń niż siostry Godlewskie, z tym, że ja nie mam nigdzie silikonu, bo nie muszę. Tak. Cóż. Zawsze coś mnie spotyka, jak jadę na swój występ. Zawsze. Powiem, że ja mam z czymś problemy. Najbardziej z podrywaniem dziewczyn jestem, kurwa, nieśmiały. Nawet jak za włosy ciągnę do pokoju, ale dalej mówię jej, że jestem nieśmiały. Problem, jeżeli w to wierzy. Kto wie, gdzie jest Stalowiśna w Krakowie? Ręka w górę. Tam jest taka cukiernia, taka lodziarnia, nie? I tam są takie zawsze zakurwiste kolejki do tej lodziarni. No. I widzę, wychodzi piękna dziewczyna, trzyma lodę. Postanowiłem, no zagadam. Może mnie chociaż doda do Facebooka, ale co można powiedzieć do dupy, która wyszła z lodem z cukierni, tak? Więc podchodzę, przyglądam się. Dałabyś polizać? No, dałabym, tylko mi się nie chce, kurwa, majtek ściągać. Szok w trampkach, nie? Tak. A po drugie, jechałem u Tomasza Biskupa na występ. Kiedyś w Pawie pod Rzymią. Przez oświecenia. My jesteśmy narodem, który się zastanawia, kiedy się śmiać, a kiedy nie. Kiedy jest to bezpieczne, a kiedy nie, prawda? I widzę w autobusie, jak sobie siedzi, taka trzyletnia gówniala, wymachuje nóżkami, prawda? Wierci się. I nagle, ała! A obok widzę kobietę, która kupuje bilety w automacie i ona się drze. Co ci jest? Coś cię boli? Ała, spędzi mnie. W życiu nie słyszałem takiej jebanej ciszy w autobusie, w całym autobusie, bo zaśmiejesz się, trafiasz do celi, prawda, z wiadomego paragrafu, nie? A potem wyjdziesz, to wysyłasz piłkę do tenisa, nie? I nie musi to być cela z czarnuchami. Nie, jestem rasistą. Nie. Po drugie, wiecie, co to są jasełka, nie? W tym roku na przykład nie było w krakowskich gimnazjach nigdzie przedstawienia jasełkowego. Był problem ze znalezieniem dziewicy, tak? Jakby nie patrzeć. Po drugie, chodzicie czasami do dentysty, nie? Cały czas wywijam ten sam dowcip u dentysty. Kiedy siedzę po prostu, nie? A, nie, tylko napchane gówna w gębie. Panie doktorze, czemu kobieta przypomina zęba? No, panie Kluczewski, no będziemy ciąć tego panu żarty. Dlaczego? No bo, panie doktorze, kobiecie też można zrobić leczenie kanałowe, tylko wiertło jest jakby inne, a wypełnienie i tak wypadnie po 9 miesiącach, nie? Jakby nie patrzeć. Tak. Po drugie, jest tutaj jakaś matka może? Nie ma. Szkoda. Nie to, żebym się chciał umówić, prawda, żeby następne dziecko było podobne do mnie, no nie, ale... Cóż, ze smutnych informacji. Na występie miał być mój kolega, ale on się nie pojawił. Będzie mi go, kurwa, brakowało. Tłumaczę mu... Piotrek, prezerwatywa nie zapewnia 100% bezpieczeństwa. Szedł do swojej dziewczyny, miał poprawnie założoną gumkę, a zajął go autobus, także... Także no nie pojawi się, będzie mi go brakowało, kurwa, no naprawdę. Tak. Po drugie, to często poruszamy po prostu temat, prawda? Stand-uperzy mówią o różnych rzeczach, albo o gównie, albo o seksie. Temat uniwersalny, nie? Lubicie remonty? Nie? Niespecjalnie, tak? A dlaczego? Trzeba się ubrudzić. A jeżeli ktoś to robi i masz problemy przez niego? Jak coś zepsuje, to są problemy. A miałeś tak, żebyś nie miał kibla przez 4 dni i chodziłeś strzelać do sąsiada? Nie. Czyli chodziłem do sąsiada, który wtedy miał małe dzieci, non kuła to kompletnie i puf, puf, sąsiad, mogę rzucić gównem? No tak, Andrzejku, możesz rzucić gównem, lasłem rzucić gównem, dzieci się przeglądały na wujka sąsiada, ale gówno z tego rozumiały, ich szczęście.
prawda, troszkę zapiło, tylko że było około 2 w nocy. I sąsiada nie będę budził. Matka mi się drze, zamykaj ten balkon, bo piździe zimno, minus 15. A ja siedzę na balkonie, kucam nad pudełkiem z flizami, z resztkami flizów i próbuję srać. A gumolit był oblodzony i był śliski. Tak. I jednocześnie mam rodzicielki hałas, że prawda, zamknij balkon, bo piździ. Więc masz wypiętą, bladą dupę, którą oświetla księżyc. Na czwartym piętrze na balkonie, tak, a lekko zamykasz te drzwi i modlisz się, żeby się nie wyjebać, bo będziesz miał troszkę szerszy odbyt, jak sobie siądziesz, tak? A jednocześnie sobie przypominasz, no przecież kurwa pojeb mieszka w następnym bloku sąsiad, który sobie kupił wiatrówkę. Lata 90. to były początki, kiedy ludzie mieli takie coś, tak? I później co? Pojedziesz na przykład do szpitala na Solu i powiesz, że cię poszczelono w dupala na czwartym piętrze w momencie, jak ssadałeś na balkonie, tak? Będziesz, kurwa, gwiazdą Solu. Tak. Zwłaszcza, że ostatnio byłem gwiazdą Solu. Zgadza się. Skręciłem nogę, a ja myślę śmiertelnie prosto. I przyjmuję wszystko opatrznie, tak? Więc padło hasło od lekarki, a to był mój debiut. Nie zamierzam robić sobie powtórki z rozrywki, łamać czegokolwiek, tak? Więc było hasło, proszę wyjść na łóżko. No to wziąłem i na medyczną leżankę wlazłem i kurwa stoję na sztorc. A lekarka, co pan robi, odcipiałeś, złaź mi z tego łóżka, tak? No to złażę, tak? Po czym hasło do mnie, no proszę wziąć na czworaka. No to ja na czworaka. I zaczynam się chichrać. Czemu? Czemu się pan chichrasz? No bo wczoraj mój pies taką pozycję przybrał. Ale szczytem było kazanie odgięcia mi nogi do tyłu. I się zastanawiam, no nie wiem, będą mnie popychać w dupala czy gips zakładać, tak? Ale cóż. Po drugie, powiem, że różne są wypadki w życiu, że facet chce poznać na przykład kobietę. Jakąś na przykład niezwykłą dla niego. Powiem, że z celebrytek jako takich poznałem, tak, ta sceniczna i to nie był problem jakiś, ale jest kobieta z drugiego końca Polski, którą chcę poznać, bo wracam z pracy i po 12 godzinach nic mi się kurwa nie chce, totalnie. I odbieram SMS-a. Dobra, no. Odbieram, a tam SMS. Hej, cześć, misiu, co porabiasz, misiu? A może byśmy poszli, misiu, na to, co byliśmy wczoraj i było mi tak dobrze, że masakra. Nieznany numer, więc wziąłem komórkę i odpisuję. Hej, cześć, nie pójdziemy na to, co byliśmy wczoraj i było ci tak dobrze, że masakra, bo misiu jest zjebany po 12 godzinach pracy. I dzwoni mi nieznany numer. Czy my się właściwie, haha, znamy tego? Z grunt głos, jakaś taka 40, prawda, jeszcze na chodzie, tak? I po prostu to nie jest szowinistyczne, oj nie. Znaczy, przeważnie ja sprawiam, że one są na chodzie, tak? I kwestia taka, że ja mówię, że się umawiam z gadu z różnymi ludźmi, tak? Jakie to miasto? Kraków. Byłby problem, bo to Szczecin. Tak. Najgorzej jest, jak się, powiedzmy, mieszka z kochaną dziewczyną na parterze, a ja na czwartym piętrze. Codziennie wysyłałem SMS-y w stylu czubkami ust moich twoje trącam, bezczelnie obejmuję, w cyce zaglądam, takie SMS-y czułe, nietroskliwe, nieintencjonalne, tak? To leciało tak przez 2 miesiące, no nie? Między innymi czubkami ust twoich moje trącam, prawda? Andrzej, czas! Tylko, że SMS-y leciały do jej matki, bo sprzedała numer matce. Straciła poczucie czystości moich intencji, nie? Dzięki.